Pierwszy raz w stroju Mikołaja? No tak, pierwszy raz w życiu. No gdzieś tam się, wiesz, tak złożyło, że nieopatrznie zgodziłem się, no i trudno. Uznaliśmy, że jest prezesa najłatwiej ucharakteryzować. Co mam powiedzieć, wiesz, no okej, dużo dzieci się ucieszyło, było masę zdjęć, mam nadzieję, że będą z tego jakieś tam fajne wspomnienia na przyszłość. Wspaniały prezent pod choinkę dla kibiców, dla wszystkich właściwie dzisiaj. Wiesz co, no strasznie nam zależało na tym, tak, żeby zorganizować coś, wiesz, już w tym takim martwym, powiedzmy, okresie, kiedy jakby jest po sezonie. A myślę, że i Mikołajki, i w ogóle Święta Bożego Narodzenia to jest bardzo specjalny okres w Polsce, wśród polskich rodzin. Myślę, że to fajna okazja i fajnie wyszło. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, są zadowoleni. Wiesz, pogoda była troszkę słaba, jakby nie dopisała, ale mimo wszystko jakby zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania absolutnie. A do tego przynieśliście prezent taki fajny pod choinkę, czyli Roberta Demiana. Tak się złożyło. No tak, no tak się złożyło, wiesz, tam gdzieś powiedzmy, że parę dni temu sobie tak celowaliśmy w to, tak, żeby Anusz udało się w środę dopiąć wszystkie formalności, no i się udało. Myślę, że prezent będzie fajny i wszyscy się z niego bardzo będą cieszyć już za parę miesięcy. To te 1500 osób pod trybunami przy choince nie powinno być dużym zaskoczeniem, ale jednak ta pogoda trochę... No wiesz co, akcja była skierowana przede wszystkim do dzieciaków, to też dużo zależało od tego, jak zareagują szkoły i tak dalej, wiesz, czy bo to są kwestie organizacyjne, natomiast no, to tam, nie wiem, doliczyliśmy się prawie 1400 dzieci bodajże, wiesz, plus to, co teraz, że ci rodzice, wiesz, zabrali dzieciaki wieczorem w taką pogodę, to super sprawa, to, wiesz, no, jakby warunki są niesprzyjające, to nie są proste rzeczy, bo to są małe dzieciaczki, wiesz, które gdzieś tam marzną, mokną, a mimo wszystko, wiesz, taka frekwencja, to niesamowita sprawa. To stanie się naszą tradycją, taka choinka właśnie? No ja myślę tak, że to jest jakiś tam pierwszy z takich eventów i na pewno będziemy chcieli właśnie, żeby to przerodziło się w jakąś tam tradycję. Myślę, że to jest takie, wiesz, niespotykane w ogóle wydarzenie, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie. Bardzo ciekawe. Coś, co zbliża, łączy ze sobą ludzi, na tym nam zależy, żeby jakby to środowisko skupione wokół Widzewa było jak najbliżej siebie i było jak największe.